Zapraszam Was do zobaczenia mojej rozmowy z Wiolą Zysk. Na początku myślałem, że będziemy rozmawiali o celiaki, czyli o nietolerancji na gluten, bo tym zajmuje się Wiola. Natomiast ta rozmowa przybrała zupełnie inny kierunek, niż się tego spodziewałem. Zapraszam Was do zobaczenia bardzo ciekawej, wartościowej rozmowy z Wiolą Zysk. Cześć, witajcie. Moim gościem jest dzisiaj Wiola i chcę Wam ją przedstawić, bo zajmuję się ostatnio na konferencji Roberta Kiyosakiego i przepytam Wiolę z tego, co... Przepraszam, Wiolę Zielanga Femelo. Przepytam Wiolę z tego, co robi ciekawego i w jaki sposób Wy możecie na tym również otrzymać wartość, żeby Wasze życie weszło na wyższy poziom. No zatem, mój drogi gościu, jaka jest Twoja historia? Czym się zajmujesz wartościowym, przydatnym dla ludzi? Cześć, nazywam się Wioleta Zysk, zajmuję się tematem celiakii, diety bezglutenowej, zajmuję się tym naukowo, zajmuję się tym w pracy i sama mam celiakię, czyli jestem bardzo dobrym przykładem. Opowiem teraz może trochę o celiakii. Tak naprawdę wczoraj zastanawiałam się, co jest głównym celem tej, dla mnie będzie głównym celem tej rozmowy. I uznałam, że muszę powiedzieć o tym, że są osoby na diecie bezglutenowej z powodów medycznych i są osoby na diecie bezglutenowej z powodu trendów obecnych, czyli wiemy, że dieta bezglutenowa jest modna. No i teraz ja chciałam się skupić trochę, powiedzieć o nas, o 1% osób, które mają celiakię, czyli to jest jedna osoba na 100, oraz osoby, które mają alergię, nietolerancję i my musimy być na restrykcyjnych dietach bezglutenowych, czyli to jest bardzo ważne, żebyśmy odróżnili dwie grupy. I teraz ja mam celiakię. Celiakia to jest glutenozależna choroba trzewna o podłożu autoimmunizacyjnym. Prawdopodobnie nie wszystkim to coś mówi. Czyli chodzi o to, że nie możesz jeść białego pieczywa i krosanki, tak? Tak, ale nie tylko, bo na przykład gluten znajduje się również w przyprawach, w pieprzu, w lodach, w kawie, w herbacie, czyli osoby, które mają celiakię, nie mogą spożywać tak naprawdę większości rzeczy, które normalnie dostępnie są na rynku dostępne. Może nawet, powiem, nie możesz? Nawet nie wiedziałem o tym. Słucham? Kawy nie możesz? Znaczy to jest tak, że jeżeli muszę zawsze zapytać, to jest bardzo uciążliwe i obniżona jest jakość życia osób chorych na celiakię, ponieważ jak ja idę gdzieś do kawiarni czy ze znajomymi, to u mnie nie wygląda to tak prosto, że idę, zamawiam i jest super fajnie, tylko najpierw dzwonię do tej restauracji i mówię, czy zjem coś bezglutenowego. Oni mi mówią, że tak, na przykład tak, to jeszcze muszę 10 pytań zadać temu kucharzowi czy kelnerowi, czy na pewno po tym nie będę miała jakichś objawów. I mi się wydaje, że największą twoją trudnością w restauracji nie jest zakomunikowanie swojej potrzeby, tylko że ludzie wkładają cię do grupy tych modnisiów bezglutenowych. Nie traktują cię poważnie, a ty mówisz o życiu swoim, a nie o trendzie. Znaczy może jeszcze ważne jest to, jak to wygląda, jak wyglądają objawy, tak? No bo jeżeli ja zjem gluten, to co się dzieje w restauracji? Ja już dzwonię po karetkę, u mnie niestety to tak wygląda, chyba nie w hotelu mi się tak zdarzyło, ale dzwonię i po prostu oni mnie spróbują reanimować. Do tej pory udało się reanimować, może się uśmiecham, ale to jest uciążliwe, więc ja staram się sobie stworzyć taki, jak idę do tej restauracji, takie bezpieczeństwo, albo się najadam w domu i piję tam tylko wodę, albo po prostu informuję wszystkich, mam celiakię, jestem na diecie bezglutenowej, co mogę jeść, a czego nie mogę, tak? I wtedy jak oni rozumieją, to ja wtedy sobie zasiadam i spożywam tą żywność. Coś jeszcze bardzo interesujące, to jest to, że w Anglii przeprowadzono ankietę i się okazało, że w ogóle diagnoza celiaki trwa 13 lat, a osoby chore chodzą do lekarza 30 razy, tak? Zanim zostanie zdiagnozowana celiakia, idzie ktoś do lekarza 30 razy. Więc nie wiem, czy to jest na tyle ciekawe, ale uważam, że jak ktoś ma jakieś dolegliwości, na przykład bóle głowy, tak? To jest tak, że na przykład mamy codziennie bóle głowy, a lekarz, nawet jak pójdziemy do lekarza z bólem głowy, to lekarz w życiu nie pomyśli, że to jest celiakia, prawda? Tylko najpierw zrobi badania, skieruje na badania i tak dalej. I po 10 latach w Polsce, to jest 10 lat oczekiwania na tą celiakię, czyli po 10 latach od momentu pierwszych bóli, po 10 latach okazuje się, że to jest celiakia. A czy ty stworzyłeś sobie wokół tego biznes? Bo coś tam klikałem po twoich internetach, nie? Więc to mnie najbardziej ciekawi. Dokładnie, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale mam coś bardzo wartościowego tutaj.
bo powiem ci szczerze, że byłam na twoim, znaczy byłam na szkoleniu, poszłam na szkolenie, zostałam wręcz siłą wyciągnięta na to szkolenie i wiedziałam, że ja idę tam po coś, ale jeszcze się nie spodziewałam po co, tak? Znaczy wiedziałam, że tam coś mnie czeka dobrego. No i patrzę stoisko twoje z książkami i powiem ci tak, muszę to zareklamować, chociaż nie umawialiśmy się, nie wiem, czy to wytniesz, czy nie, ale muszę to powiedzieć. Nie, leci ciągiem, dawaj. Aha, dobra, mam nadzieję, że to dobrze wyjdzie, bo powiem tak, poszłam tam po coś, ja wiedziałam, że szukam jakichś konkretnych narzędzi marketingowych i ty mnie zapytałeś, ja podeszłam, ja mówię, kurczę, taki, w ogóle taki znany człowiek do mnie podchodzi, ze mną rozmawia, no i ty, tak, tak właśnie to o tobie i okay. Powiem ci tak, i ty mnie zapytałeś, pierwszą rzecz, którą zrobiłeś, no to, no wiadomo, czym się zajmujesz, ja mówię, dieta bezglutenowa i oczywiście byłam zestresowana, więc mało rzeczy powiedziałam, ale nieważne. Jest tutaj tego efekt, więc coś musiało być dobrze też. I słuchaj, i wiesz co, i ja poszłam właśnie tam po konkretem. I jeszcze nie wiedziałam, że to jest ta książka i że to jesteś ty. I wziąłam, tak stałam niepewnie przy tych książkach, zawsze sobie oglądałam i tak dalej i ty do mnie mówisz, co sprzedajesz, kolejne twoje pytanie. I ja mówię, ja wiedziałam, że to nie szkolenie jest celem, tylko że coś takiego właśnie, co właśnie nastąpiło. I ty mówisz, co sprzedajesz, a ja mówię, o kurczę, nic nie sprzedaję. No i w tej chwili właśnie dzięki tobie, dzięki tej książce tworzę produkt i za chwilę on się pojawi, będzie można go kupić. Więc za chwilę będziecie mogli kupować właśnie konkretną wiedzę taką na temat diety bezglutenowej i celiaki. I może jeszcze, wiem, że wszystko to może tak szybko mówię i tak dalej, niewyraźnie, ale może teraz na spokojnie chciałam powiedzieć o tej książce, że ja jestem zaskoczona, że w ogóle na rynku jest taka książka. Bo ja na przykład chodziłam bardzo dużo na szkolenia i już nie chciałam iść na szkolenie, bo ja wiem, co tam jest, że tam po prostu idzie się, już to słyszałam i tak dalej. No i wzięłam tę książkę, zaczęłam czytać i ja mówię, niemożliwe. Po prostu dlaczego on mówi, znaczy tutaj napisałeś, wszystko, bo na szkoleniach jest tylko taki malutki jakby hasło i kupcie dalej te szkolenia. I ja mówię, okej, okay, a u ciebie? Dobra, konkrety. Już nie będę mówiła, co tam jest, ale zaznaczyłam sobie, nie przeczytałam całości i chciałam powiedzieć dlaczego. Bo ja po prostu każdą stronę pielęgnuję i czytam po 3 razy i myślę sobie, niemożliwe, że ktoś wydał taką książkę, która jest po prostu wszystko. To jest jak chcesz stworzyć produkt i go sprzedawać, to ja nie wiem, dlaczego ty to zrobiłeś. Przecież to jest takie narzędzie, że ja za chwilę wyruszę. Tutaj będę sprzedawała mnóstwo rzeczy. Ale właśnie o to chodzi, no bo jak ludzie zadają sobie pytanie, dobra, co zrobić, żeby sprzedawać więcej? Oni chcą książki o storytellingu, oni chcą narzędzia. Znaczy, nie wszyscy, bo niektórzy wolą się nudzać w jakichś książkach, które są objętościowe i tak dalej. Więc my stworzyliśmy z Kamilą książkę, gdzie dokładnie pokazaliśmy, jakich narzędzi my używamy i powiem ci, że jest pomysł, żeby tworzyć drugą część tej książki, czyli kolejne 100 strategii, które my u siebie wdrożyliśmy. I to będzie tylko wyłącznie dokumentowanie tego, co my już zrobiliśmy, a nie wymyślanie innych strategii, bo my tym żyjemy. No i... Ale to jest po prostu, no naprawdę chodziłam na wiele szkoleń i czytałam, naprawdę bardzo dużo książek przeczytałam. Po prostu jestem na tą książkę i uważam, że jeżeli ktokolwiek chciałby zrobić jakiś no marketingowo się doszkolić, bo ja oglądałam mnóstwo filmów na YouTubie, czytałam rzeczy i to jest wszystko w takiej pigułce. W ogóle dzięki Marcin za książkę taką. Znaczy, to nie było jakby, to na pewno nie było ustawione, żeby to było wiadomo, że Jola, ale się tym nie przejmuj. Część widzów i tak będzie myślała, że to było ustawione. To nie ma żadnego znaczenia, bo ty i ja wiemy, jak jest, a ci, tak, którzy są, ja ufają, widzą w tym autentyczność. I ja o tej książce mówię już od ponad roku przecież i ludzie, którzy mają potrzebę sprzedawać więcej, bo no tak, ta książka jest droższa dwukrotnie niż inne książki. No dobra, ale to nie jest cena za kartkę papieru, tylko za konkretność narzędzi, że podaliśmy wszystkie rozdziały w tej książce ze zbędnych opisów, jest konkret mięcho. Ludzie, którzy potrzebują działania, a nie motywacji do działania, znajdują odpowiedzi. Znaczy, no,
Bo, znaczy brakuje mi słów, bo jak ja zaczęłam ją czytać, to naprawdę bardzo robię to bardzo powoli i wdrażam, nie przychodzę dalej, tworzę teraz produkt i za chwilę znowu zastosuję te narzędzia i ja będę ci chyba wdzięczna do końca życia. A propos właśnie diety bezglutenowej. No tak, no bo twoją misją jest edukować ludzi prawdopodobnie, jak się domyślam, co tak. robić, żeby żyło im się lepiej, jak sobie stworzyć środowisko wokół nich, żeby żyło im się lepiej. Dokładnie, zwłaszcza, że jest nas tylko, no jest mało osób i często jest tak, jak powiedziałeś, że jest ten trend na dietę i jak ja mówię, że nie mogę, bo jestem na diecie, to ktoś do mnie mówi, że przecież kawałek ci nie zaszkodzi. Tutaj jest tak, że po spożyciu niewielkiej ilości już kosmki jelitowe zostają zniszczone i dochodzi do anemii, do różnych niedoborów ogromnych, więc to jest bardzo ważne dla mnie, żeby właśnie teraz stworzyć dzięki tobie, twojej książce, właśnie ten produkt, który będzie pigułką i w każdym momencie ktoś sobie będzie mógł otworzyć, przeczytać taki poradnik, w jaki sposób stosować tą dietę, jak unikać tego glutenu i myślę, że to jest jakby moim celem w tej chwili, dzięki temu, że będę miała teraz takie narzędzie, żeby mógł sobie po prostu to stosować dzięki tej książce. I też to, że masz niszowy temat jest twoim plusem, bo nie znam kogo, kto tej branży chciałby mocno edukować, zaś się okaże, że powstaje książka, produkt cyfrowy, może jakieś konferencje, szkolenie, edukacja. Będziesz zaraz w jakimś Dzień Dobry TVN i takich innych miejscach, gdzie taka wiedza jest poszukiwana. To będzie naturalny wzrost twojego brandu, biznesu i zasięgów, czyli słuchając tego, jak ludzie reagują na to, co tworzysz i dając im więcej, głębiej, lepiej, będziesz miała bardzo rozsądny biznes. Tak, to prawda. Zwłaszcza, że jakby to, całe moje życie jest w tej chwili na temat, jak moi znajomi mnie widzą, no to już od razu mówią, o, tylko nie zaczynaj od diety bezglutenowej, tak? Ale ja, jak widzę na przykład kogoś, kto ma bóle brzucha, wzdęcia, bóle głowy i tak dalej, to zaczynam z nim rozmawiać właśnie na temat tego, że może to jest celiakia, tak? Więc myślę, że taka wiedza jest bardzo potrzebna na rynku. Zdecydowanie tak. Czyli wiesz, co robić, wiesz, tylko ten komunikat kierować. Teraz to, co masz przed sobą do zrobienia, to dowiezienie produktu na rynek, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie. Dobra. Czy rozpoczęłaś jakieś aktywności marketingowe albo przedsprzedażowe? Jeszcze, znaczy w tej chwili jest tylko na moim Facebooku, jest taka informacja, że jest możliwość, znaczy, że za chwilę ukaże się moja książka kulinarna. Jeszcze trochę mi to pewnie z pół roku potrwa, jeszcze tego nie zaczęłam, ale powoli, bo to nie jest takie proste. Ja wiem, że ty jesteś w tym bardzo, jak to powiedzieć, jesteś w tym mistrzem. Wiola, zaczęliśmy w tym samym miejscu. Ty i ja mieliśmy zero egzemplarzy książek sprzedane. To nas łączy. Mieliśmy zero followersów, zero widzów, zero osób na Facebooku i z tego samego miejsca wystartowaliśmy. I masz narzędzia, masz determinację, ale to, co ci rekomenduję, no to nie czekaj pół roku, aż skończysz książkę, ale rozpocznij proces przedsprzedaży tej książki, żebyś przez te miesiące do premiery zbierała klientów na tę książkę. Czyli daj ludziom możliwość wydania u ciebie pieniędzy na książkę przedsprzedaży. Dobrze, to jakby ktoś miał ochotę, zapraszam. Nie, oczywiście. Wyślesz nam link, gdzie mamy kierować ludzi, damy opis pod tym filmem, gdzie mają kliknąć, gdzie mają wejść i już będziesz miała pierwszą ekspozycję. To wideo może mieć 1000-2000 viewsów, a może będzie miało 50 000 viewsów. Nikt tego nie wie, jak YouTube algorytm na to wideo spojrzy i się okaże, że na tak, nie wiem, celiakia, Wiola, będziesz miała duże fory i może właśnie to wideo, to jest takie niszowe, będzie dopasowało. Się budzisz i widzisz. Dokładnie. Znaczy, uważam, że na pewno to, że tutaj ciebie słucham i to, ta książka bardzo dużo mi w tym pomoże, bo też trzeba w biznesie mieć taką bardzo, trzeba mieć na pewno wiedzę ogromną, prawda, żeby coś takiego zrobić. No, myślę, że wiedzę ze strony. Trochę to doprecyzuję. Uważam, że wcale nie trzeba mieć ogromnej wiedzy, trzeba mieć trochę wiedzy i ogromnie dużo działania. Bo jak działasz, to później tylko te kroki się same pojawiają. Czujesz, co trzeba zrobić. A właśnie ludzie próbują gromadzić ogromnie dużo wiedzy i bardzo mało działać. Czyli mają złe proporcje. Chcą więcej wiedzieć niż działać. Wolę więcej działać, a wiedzieć mniej i w tym procesie to poprawia. Czyli
to, co wszędzie komunikuję, czyli mikrokroczki, ale bardzo szybko, a nie jakiś jeden wielki sukces zaplanowany w czasie, wtedy ryzyko jest zbyt duże, że to nie wyjdzie. Mm-hmm. Więc liczyć statystykę szansy wygrania ilością mikroaktywności, jakie wykonuję. Ja po prostu nie wierzę jeszcze, że jest, znaczy powiem ci tak, że to jest trochę dla mnie bardzo duże zaskoczenie, że to się w ogóle dzieje i jestem, no przeszczęśliwa, bo to jest jakby cud. No, może, że... Ja uwielbiam rozmawiać z moimi klientami i to jest też coś, co mnie odróżnia od konkurencji, że konkurencja nie traktuje klientów jako partnerów rozwoju biznesu. Oni chcą sprzedać produkt, a najpierw, żeby klient sam podszedł i kupił ten produkt i tyle. A widziałaś, co się działo na stoisku, na stronę doradztwo, zaangażowanie, energia, uśmiech, autentyczna troska o dobranie odpowiedniego produktu do klienta i tak dalej, i tak dalej. Najlepsze jest jeszcze to, że ty jesteś taki prawdziwy w tym wszystkim, że nie próbujesz wciskać, że tak powiem, na siłę tych produktów ze sceny, tak samo jak sprzedawałeś, znaczy sprzedawałeś, jak miałeś swoją prezentację, to była taka sytuacja, że ty prawie w ogóle nie sprzedawałeś, więc ja mówię, jak to, bo ja cały czas podglądam inne osoby, bo też jeżdżę na konferencje, czy mam warsztaty kulinarne, więc podglądam i widzę, jak to, przecież to jest konferencja, przecież tam się jakby powiedzieć wciska te szkolenia, a ty nie, spokojnie przedstawiłeś wszystkie konkretne rzeczy, wróciłeś do siebie i patrzę i tam jest cały czas sprzedaż, tak? W sensie, że nie sprzedajesz, tylko ludzie sami przychodzą jak po te gorące bułeczki do ciebie na stoisko. Oczywiście, bezglutenowe. Oczywiście bułeczki bezglutenowe. Oczywiście bułeczki bezglutenowe. Ty masz proste nazwisko Zysk, więc tobie wszystko się musi Zyskiem wykończyć. Dokładnie, bo ja sobie też kiedyś postanowiłam, że nazwisko do czegoś zobowiązuje, tak? Więc od tamtej pory jakoś to idzie w parze, więc i osiągam ogromne sukcesy też dzięki temu, myślę, że znaczy wszystko jest jakby w dobrą stronę idzie, tak? Dobra, Wiola, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Opiszemy to wideo właśnie z hasłem Celiakia. Damy linki do Twoich produktów do Ciebie, tak żeby ten ruch YouTube'owy mógł pójść w Twoją stronę. Ja się bardzo cieszę, że pomagasz ludziom, którzy mają takie wyzwania jak Ty, a nie kisisz tą wiedzę tylko dla siebie, bo na tym zbudujesz, już budujesz swój biznes. Także ja dziękuję pięknie za rozmowę. Ja również dziękuję. Pozdrawiam. Cześć. Trzymaj się, pa, pa.